Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab, profesor Baltazar Gąbka. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez nie mniej słynnego podróżnika, Wawelskiego Smoka, któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz Bartolini Bartłomiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia, do usług. Ich śladem podąża tajemniczy Don Pedro. Karamba! Szpieg z krainy deszczowców. Podrzucę cię do góry. Ty złapiesz za nogi wiszącego. A ja was schwycę, gdy będziecie spadać. Proste. O, mamma mia. Nic z tego. Możesz spadać z powrotem. O. Przynieś obrus. Zastosujemy metodę strażaków. Szybko, przyjacielu. Może pan spadać spokojnie. Już nic panu nie grozi. Nie mogę się odczepić. Trzeba, żeby stał się cięższy. Hej, przyjacielu! Pomyśl sobie, że masz kieszenie pełne kamieni. Już pomyślałem. Na nic, spróbujemy inaczej. Pomyśl, że jesteś ważnym urzędnikiem. Jestem bardzo ważnym urzędnikiem, ulecę, karamba! Witam pana. Cieszę się, że nic złego panu się nie stało. Karamba, zabijcie mnie, przemielcie mnie przez maszynkę do mięsa. Uratowaliście mi życie, a ja chciałem was otruć. Przysięgam na deszcz zachodni, wschodni, północny i południowy, że odtąd będę wam pomagał. Ale my tu gadu, gadu.
a czas do obiadu. O, mamma mia! Muszę przynieść nowy obrus. Pomocy! O, mamma mia! To znowu ja. Zupełnie zapomniałem o ładunku katapultowym w bagażniku. O, mamma mia! Ratunku! Pomocy! To Bartolini! Zapewne wisi tam, gdzie ja poprzednio. To jedyne drzewo w całej okolicy. Jestem bardzo ważnym kucharzem! O, mamma mia, lecę! Czas pożegnać się, przyjacielu. Wracamy do domu. O, mamma mia, nareszcie do domu.